Przeszkadzają nam. No, przeszkadzają niestety. A co się dzieje w ogóle? Jest jakaś dostawa. Witaję, ja nazywam się Roman Herbowej, pracuję w Verbudi inżynierem budowy na budynku Centrum Przestrzeni Innowacyjnej w Warszawie. Ten budynek Herbud wykonuje na potrzeby Uczelni Wyższej SGH i dzisiaj pokażę Wam, czym zajmuję się. Ja jestem z Ukrainy, przyjechałem z zachodniej części, to jest miasteczko pod Tarnopolem. Przyjechałem, jak miałem 18 lat, przyjechałem na studia do Polski, do Lublina, studiowałem architekturę i do dzisiaj jestem w Polsce. Byłeś kiedyś wrócić na Ukrainę? Tak. Zawsze chciałem, myślę, że od pierwszych dni studiów zawsze miałem taki plan. Odkłada się, ale myślę, że kiedyś tak. Mam nadzieję, nawet wierzę w to, że odbudowa mojego kraju będzie dość szybko. Może Herbud będzie chętny coś zbudować. Lubię projektowati, modelowati. Dla mnie to duże przyjemne godziny. Що фірма Herbud – це дуже інноваційний працедавець. І працювати для мене було приємним здивуванням, як виглядає праця в Herbudі. Я є інженером будови, натомість мої обов'язки – це більше таке проєктове, бімове. Bo ja przyszedłem z biura projektowego. Można powiedzieć, że jestem BIM modelerem. Tworzę, obsługuję model BIM, model 3D. Wspieram naszą budowę, tworząc jakieś rysunki, takie 2D. Budynek ma 4 kondygnacje nadziemne i 2 kondygnacje podziemne. I na minus 1 oraz na 0,2 są ulokowane sale seminaryjne. To jest największa sala seminaryjna w budynku. Sala wykończona drewnem. Sufity, ściany, meble, posadzka i w przyszłości tu będą odbywać się zajęcia.